Babeczki drogie, kochane, często zadajecie mi pytanie, jak to jest, że w tym wieku można mieć taką muskulaturę, taką werwę, taki żywioł. Chcę podkreślić, że kobiety powyżej 35 roku życia tracą swoją muskulaturę i zmniejszają również gęstość kości. Dlatego bardzo istotne jest, aby wdrożyć sobie treningi siłowe. Jednym z takich treningów siłowych jest na przykład spacer w takiej kamizelce. Powiedziałabym, że aktywność powinna się składać z co najmniej trzech filarów. Po pierwsze, trening aerobowy, czyli dobre są tutaj szybkie spacer lub marszobiegi. Wszystko w zależności od tego, jak sprawny jest Wasz układ ruchowy. Do tego trening z obciążeniem. Warto na taki spacer wziąć kamizelkę z obciążeniem. Moja ma akurat 8 kg, ale Wy możecie zacząć od mniejszej. No i dobrze by było włączyć sobie aktywność w postaci siłowni. Co najmniej dwa razy w tygodniu trening z ciężarami na siłowni. Ciężary oczywiście dobrane do swoich możliwości. Na początek warto rozpocząć przygodę z trenerem lub z kimś, kto Wam podpowie, w jaki sposób bezpiecznie ćwiczyć. No i trzecim filarem aktywności fizycznej jest tak zwana mobilność, czyli robienie treningów funkcjonalnych, czyli trenowanie siebie w takich codziennych czynnościach. Pamiętajmy o tym, że kiedyś człowiek nie był istotą, która siedzi, a pracował fizycznie. Dlatego my potrzebujemy obciążenia. Potrzebujemy być stale w ruchu, spacerować. No i dobrze by było wyznaczyć sobie te 10 000 kroków i robić też takie treningi w pełnym zakresie ruchu.